Witam, ja jestem Zenek, to jest Hearthstone. Dzisiaj będzie deck uwielbiany przez część graczy na pewno, przez drugą część pewnie znienawidzony. To tutaj przy tym decku pojawiają się, że tak powiem, różne skrajne opinie i skrajne emocje, jeżeli tak to można nazwać. Jestem wojownik na piratach oczywiście, z kaprawym oczkiem i z ziomkiem, który buffuje nam wszystkie bronie, które mamy w deku i na ręce. Gdzie jest ten typ? On jest za dwa. O, właśnie ten. Hobart Złota Rąsia. Obydwie legendy, nawet nie musiałem ich craftować. Jeżeli ktoś oglądał moje unboxingi, to obydwie legendy wypadły mi z pakietów i byłem z tego mega zadowolony, ponieważ mogłem sobie praktycznie za darmo złożyć ten deck. No za darmo, no tylko tyle, co wydałem złoto na pakiet, tak? No nie wiem, jeszcze tutaj Leroya. Tu oczywiście gra się jeszcze Leroya z tego, co tam pamiętam, chociaż są różne wersje, ale chyba w każdej wersji był Leroy tak naprawdę. Ja gram oczywiście ryzykancką rakieterkę, bo nie mam Leroya. Ale mam tyle pyłu, że sobie go skraftuję, więc prawdopodobnie to zrobię, bo Leroy jest naprawdę świetny w tym deku i ta talia będzie jeszcze mocniejsza. No to jest agro. Agro, które do złudzenia przypomina mi trochę takiego bardzo agresywnego Xorma z Doca. Jeżeli są tu ludzie, którzy oglądali u mnie Doca, teraz przesiadli się na HS-a albo po prostu oglądają jakoś tam z sentymentu, powiedzmy, te odcinki HS-a, no to może nie jest to taki w 100% Xorm, ale to jest tak szybkie jak Xorm. Xormem w Docu można było wygrać, z tego co pamiętam, chyba w czwartej turze przed nerfem pomiotów, tak mi się wydaje. W czwartej turze można było wygrać, więc jeszcze szybszy on był tak naprawdę niż ten pirat, bo tym piratem w czwartej turze chyba się nie uda wygrać, chociaż trzeba by to może policzyć, może przy jakimś genialnym rozdaniu może by się nawet dało wygrać to w czwartej turze z coinem na przykład i w czwartej turze zagrać Leroy, a Leroy jest chyba za 5, jeśli się nie mylę. Więc z coinem w czwartej można by go zagrać, chociaż no cholera wie, czy w czwartej damy radę tutaj wygrać. No, tak jak mówię, Xormem w czwartej turze można było wygrać w docu, więc tam też był niezłym rakiem. Tutaj na pewno w piątej turze jesteśmy w stanie wygrać już, bo już kilka razy udało mi się wygrać, nawet grając tą ryzykancką rakieterkę i nie wiem, czy ją zagrywałem z coina, czy ją nie zagrywałem w tej piątej turze. Tak czy siak w piątej na pewno można tym deckiem spokojnie porobić przeciwnika, jeżeli będziemy wszystko pakowali, że tak powiem, w twarz. Dobra, jak ten deck, z czego on się składa? To jest taka trochę moja wersja, chociaż nie wiem, może gdzieś tam taka podobna wersja też się pojawiła. Ja znalazłem deck jakiś tam tego pirata na Hurtpownie. Trochę go przerobiłem. Tutaj Fred mi w sumie doradził, żeby usunąć tych ziomeczków, bo koleś grał rozjuszonego Berserkera. No ja, to jest dobra jednostka, ale to jest dobra jednostka w jakiś deck, w dekach, który się traduje miniony, a w tym deku tak naprawdę no, cały czas trzaskamy przeciwnika po twarzy, bardzo rzadko tradujemy, więc ten rozjuszony Berserker no nie rośnie do jakichś wielgachnych rozmiarów, że tak powiem, nie zbafujemy go tutaj mocarnie, więc usunąłem dwie karty, dałem sobie jednego konnego Argentu i dałem sobie, uwaga, gdzie jest? O, właśnie tego ziomeczka, kapitana południowych mórz. On świetnie buffuje piratów, a tych piratów mamy tu bardzo dużo. Poza tym ma synergię, oczywiście, no buffuje, no, ma synergię z innymi piratami. Więc, no tak jak mówię, usunąłem dwie sztuki tego rozjuszonego, dałem jednego pirata i dałem dodatkowego konnego Argentu, bo był tylko jeden w tej talii. Dobra, od początku. Kaprawe oczko oczywiście, dalej mamy Majtka, dalej mamy pierwszego Mata Enzota, dalej mamy Płetwina, dwa razy ulepszenie, dwa razy grabieżca krwawych żagli. Dwa razy heroiczny cios, Hobart Złota Rąsia, dwa razy topór, raz kapitan południowych mórz, dwa razy konny Argentu, kultystka krwawych żagli, elita Kron Koru. Korn, kro, kronu, Boże, korn, kronu. Elita w każdym bądź razie tam, zostawmy tą już drugą część nazwy w spokoju. Mosiężny kastet, straszliwy korsas dwa razy, zabójczy cios oczywiście dwa razy, mosiężny kastet też dwa razy. Chociaż tutaj mógłbym, tu można by się rozkminiać, czy się chce grać te mosiężne kastety. Można by go zastąpić czymś tam jedną sztukę, bo dwie sztuki to. No można by jedną sztukę wywalić na próbę i zobaczyć jak to się gra, bo no to jest dobre, tylko że tu często w tym deku jest taka sytuacja, że albo nie mamy żadnych stworów na ręce i ten kastet za 4, 2, 3 jest taki raczej wtedy średni, bo nie buffuje nam żadnych stworów, więc można by po prostu zamiast tego zagrać drugiego arkanitowego rozpruwacza.
Na przykład, albo cokolwiek. Może dodać zamiast tego mosiężnego kasteta jednego, dodać ziomka pod tytułem Kapitan Południowych Mórz. Ja mam tylko jedną sztukę, więc musiałbym sobie kolejnego skraftować, ale to jest opcja. Można by wywalić raz ten mosiężny kastet, grać tylko jedną sztukę i coś za niego dodać. No tak jak mówię, albo arkanitowego, albo kapitana. Dobra, dalej mamy tak. Zabójczy cios dwa razy, to już mówiłem. No i arkanitowy rozpruwacz raz. I ryzykancka rakieterka oczywiście raz, jeśli ktoś nie ma Leroya. Można też dorzucić tak naprawdę drugiego arkanitowego rozpruwacza, ale tych broni wtedy byłoby za dużo, moim zdaniem, więc tutaj lepiej grać takie combo, jeden arkanitowy rozpruwacz i Leroy Jenkins albo ryzykancka rakieterka, jak ktoś nie ma Leroya. No i to tyle, taki ksorm w chaosie, że tak powiem, ten pirat na pirat, Boże, wojownik na piratach. Także lecimy z tym koksem, będą pojedynki, widzimy się za moment. Garrosz! Kontra! Uter! No i Będę zaczyna walczyć się. z honorem. Zobaczymy. Wow, rozdanie jest Zwycięstwo niezłe. albo śmierć! Rozdanko jest niezłe. Mamy piratów niezłych. Nie wiem, czy tego ziomeczka chcę zostawić, ale jest sporo piratów, więc można by go zostawić. Jest broń. Ten będzie tańszy. Dobra, niech to zostanie. Jeszcze dostanę przez jedną kartę i tak. Z draw, więc. No, zobaczymy. Ale to nie jest złe rozdanie. Pytanie, co to za paladyn? Może na jakichś na Murlockach ten? Który jakoś tam się niedawno pojawił parę dni temu na Herdpownie. Też jest całkiem spoko. No, też takie agro. Pytanie, czy jest tak dobre jak ten wojownik. No, to jest to agro chyba na Murlockach. Trzech stronników ziomek ma na ręce. No, dobra, zrobimy sobie tak. Jest im ulubienie stłów. Ja się tak zastanawiam, no, czy to, co mówiłem na początku, czy oni go znerfią w jakiś sposób. Bo on nie wydaje się jakiś super OP, ale no. Jest upierdliwy, no. Jest upierdliwy. No bo teraz gościu zagrywa kartę i co on może zrobić? Za dwa. Zagrać umiejkę, zagrać Murloka. A ja mam 3 damage'u tak naprawdę No w tej chwili. jest! Wypadki się zdarzają! O, nieźle, nieźle. Można by pirata pacnąć. Coin i pirat? Czy może to, coin i też pirat? To byłoby chyba lepsze, tak mi się wydaje. Wtedy by wszystko by zostało, kurczę, na stole. Dobra, back. I let's go. Nice, kolejna broń, zamaszysty cios zostawię sobie na później. Mam tonę piratów, więc teraz tego ziomka wypadałoby zagrać w następnej turze. O Boże. Co? A to co To będzie dobre. To będzie dobre. Zaufaj kodeksowi No dobra. Pac i co dalej? To jest trzy, czy wszystko face? Chyba face wszystko. Trochę tak greedy, ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę greedy, no. Nie wiem, czy tu konserwy nie da, raczej nie. A, okidoki, troszkę niefajnie. Dobra, no to kurczę, mosiężny kastet. Pytanie, czy to jest. No, jest rakieterka, to jest całkiem spoko. Okej, to baseball latające mi się podobają, są niezłe. Ej, jak ja tą rakieterkę mi nabafuję, to jest mistrzostwo świata. Tak naprawdę. Teraz fajnie by było, gdybym nie dostał stronnika Dawaj chyba. dole. I dawaj dole. Holy shit, jakie buffy. No dobra, jest ten typiarz. Czy ja chcę wszystko na facjatę? Mam 5. Lokar ogar. Dobra, to tutaj tak. Ta dostała, no to przecudnie. Chyba wszystko face. Zaraz, czy to jest GG tutaj? Nie, to jest 4, 6. Dobra, to Ale zrobię zobacz, tak. słonka, kawaleria przybyła! Iść tam Orientuj się! Dobra, pancerzyk, no to jest GG w szóstej turze. Ona ma 7-4, goddammit, serio. Z Leroyem też by było zabawnie przecież. Nawet lepiej w sumie. Gdybym miał tu Leroya. Także, no tak jak mówię, raczej go sobie skraftuję. Bo on jest taki must have w tym deku. A pył mam na co najmniej dwie legendy.
A, no on się wyleczy 6. Ej, tak. Chyba, że teraz. Nie wiem. No nie, nawet nie zagram niczego z okrzykiem. To miodzio. Paparapa, mogę go zabić. Czym go mogę zabić? Nawet tym zamaszystym ciosem. Ale zagramy sobie tą dziumalkę. Na początek tak. Można go wykończyć. Orientuj się! Lul. Masakra dosłownie. Come on. No Murloc, czy ten Paladyn, to nawet nie był chyba Murloc Paladyn, to był jakiś taki Paladyn na buffowaniu się. No szybko został pogrążony, tak jak widać. Na starangusie. Super partia. 10 hejsiwka. No tą talią można grać, no tak jak mówię, no ona będzie raczej w jakiś sposób znerfiona, bo to jest niemożliwe, to jest takie... No, to tak jak mówię, no to jest trochę rakowate, no. Przez jednych ta talia będzie uwielbiana, bo to można naprawdę szybko wbić ranga, a przez innych będzie znienawidzona, jeżeli ktoś będzie chciał grać sobie jakimiś kontrolnymi deckami, czy czymś, jakimś midrange'em, czymkolwiek. No, no tutaj na pewno Priest się sprawdza z tymi swoimi tauntami na smokach, no. Wygrałem już chyba... Znaczy, na chwilę obecną mam 100% win ratio tym Priestem na tego właśnie wojownika na piratach. Miałem 3 pojedynki, wszystkie 3 wygrałem tym Priestem, więc... Więc no jest całkiem spoko. Dobra, lecimy dalej, widzimy się za moment. Garrosh kontra Bulwurion! Okej, Bulwurion. Może chronić dzikie postępy. Zamaszysty cios, arkanitowy, chyba tego nie chcę, tego też nie chcę na początek. Zróbmy tak i bach, bach. No jest nieźle, ten typek mi się przyda, zwłaszcza, że jest coin. Tylko na drugą turę nic nie mam. Nie, na drugą turę mam tego ziomka. No to spoko, bo dwóch piratów wyląduje, coin i to i będzie nieźle. Się nawet zastanawiam, czy tego ziomka drugiego nie dodać do tego, tylko musiałbym go sobie skraftować. No on jest całkiem spoko. Dobra, druid, zaraz co mi tutaj... Zagrał Raven Idol to był? Chyba tak, bo nie zwróciłem uwagi. Ta. To jest jakiś malego skurna. Leć poli! Doktor Oga! Jest i kurna oczko. God damn, co za karta. Prawe oczko. On się fajnie sprawdza w tym. Widziałem deck na... fajnie sprawdza. To taki raczej fun deck, bo to nie jest jakieś... Nie jest mocna talia, ale... On zabawnie się sprawdza z gang upem na... Na tym. Na łotrze. 3 sztuki wtasowujemy go sobie do talii. Oczywiście łot na piratach. Zagrywamy pirata i 3 gości wyskakuje. To jest niezłe. Naprawdę. 3 legendy wyskakują. Dobra, no co ja chcę tu zrobić? Co teraz? Za trójkę grać tego typa, czy dać na wstrzymanie i zagrać coś takiego? Orientuj się! Lokar Oga! Dobra, niech będzie tak. Coina sobie zostawię. Najwyżej w piątej zagram ryzykancką rakieterkę. Zobaczymy, orzeźwienie. Say what? Swipe, no to super. No, to zobaczymy jak tym pójdzie. Tak troszkę nieciekawie jest teraz. Czy ja chcę grać pirata? Chyba nie. Punkt ataku mojej broni. Dobra, zobacz, Łarka! Kawaleria przybyła! Let's go! Broń sobie zostawię, bo na razie nie mam żadnej. Chociaż jak dostanę, to w sumie atak byłby lepszy. To jest nefrytowy jednak? Myślałem, że to będzie ten. Jakiś malego z mordę jeża. Dobra, to cóż teraz? Pac? Tradeować w końcu, czy nie tradeować? Czy tutaj pac i pac? Zobaczmy, co z tego będzie lepiej. No to raczej nie. Chyba pocisk to będzie. Będzie pocisk. Robimy tak. Nie wiem, czy trochę nie zrąbałem tego właśnie przed chwilą. Dobra, może trade? A może nie? Dobra.
Trajduję, Boże, ale to nie jest chyba najlepsze. Szczerze mówiąc, tą talią. Jeszcze, że zrobiłem tą gierkę. Okej, okay, nefrytowy plus kurcze gniew. Super partia. I za piąteczkę mogę mieć 6, ale czy ja chcę tą 6 grać? Broni nie mam, to bym zagrał tego typa. Ewentualnie heroiczny cios. Albo coin i bach to i to w to. Albo nic z tym nie robić. Albo nie, lepiej tu pasnę. Ależ oczywiście. Dobra, let's go. No trochę wolno tutaj idzie. Trochę takie dziwne rozdanie miałem. Broni nie miałem fajnej pod tego pirata, to tak bym trochę inaczej to zagrał. Golemy to najlepsi przyjaciele. Honki donki, golemy i coś jeszcze? Frytowy idol i golem 4-4. No to kurczę, to tak jak mówię, może być problem z tą talią. Może być problem. To co, ryzykancka? To jest 5, 9, 10 na twarz. Dobra, tu już lecimy w twarz wszystko. Ależ oczywiście. Dobra, 8. Jest za maszysty cios, jest to. No to jest GG, dobra. 4-6 do GG w następnej. Chyba, że on jakiegoś tumta mi tu zagra. No, nie umie się bawić. No, golemy go nie uratują raczej. Tu jest 4, tu jest 4, on ma 8 do GG. Ajo! Wolno, wolno jak na ten deck, 7 tura, kamal. Okej, okay. No to będzie jeszcze jeden meczek, chociaż te mecze trwają naprawdę błyskawicie, to może jeszcze 2 nagram. No i ciśniemy dalej tym Xormem z Doca. Jeśli ktoś jeśli mam tutaj widzów, którzy grali w Doca, no to wiedzą pewnie o co chodzi. Xorm to był taki sam rak jak kurczę ten Warrior teraz, dosłownie. Dobra, czy ja chcę tego pirata zostawić, zostawimy go sobie, może jakąś broń dobiorę. Jakąś jedyneczkę, come on. Samych piratów dostałem. No może broń. No i jest broń, dobra. Nie ma nic za jeden niestety. Goddamit, 4 karty, czy tam ile za jeden nic nie dobieram. Okej. Okay. Efekty uboczne? Nie bój nic. Co to za typiara? Znaczy, wiadomo co to za typiara, tylko co to za deck jest w ogóle, goddamit. Na twarz? Czy ją, kurczę, skontrować tym tasakiem? Loktar Ogar! Dobra, niech będzie na twarz. Gotowe. Niesłychane. Oki. Rozmowny nasz oponent jest. Ej! Nie drzyj się! Donki, bach. O, on jest całkiem spoko, loko. Krzyżyk oznacza skarb! Bum! Jak to porobić? Powiedzmy tak. Tutaj będzie tradzik. No i tutaj pasjata. Teraz pytanie, czy ja chcę atakować bronią? Mam w sumie tą ziomalkę. W następnej. Dobra, to sobie skipnę to. Bafniemy sobie broń. I porobimy najwyżej szefa chochlików. O, niesłychane, dobiera go. No miodzio. Chce krwi i czy facjata? Chyba facjata. Dobra, wszystko na facjatę. Cholera wie do końca co to za deck, czy to jest jakiś agro, czy to jest jakiś midrange, czy to jakiś kurna Reno Jackson za chwilę tu wyskoczy. Nie wiem.
pojęcia, szczerze mówiąc. Nie fajnie. Jakiś kurna, jakiś troll deck to jest przebrzydły. Mi się wydaje. Tak, tu mogę mieć 8 z 12 na twarz. No dobra. Zobacz, po co z tego wyjdzie, lul. 6, nie co. Czy to jest Reno jakieś? WTF. No w sumie pasi mi to nawet. Nawet mi to pasi. Bio. What's the place? Nie ma co. Szósta tura. No! Kolejna seria zwycięstw. Może to winraty jest chore. No zobaczymy, jak to dalej pójdzie. To myślę dalej, ale na razie idzie całkiem fajnie. O, trochę się spóźniłem. Garrosh kontra Valera. O, rozdanie to jest trochę kosmos. To out i nie wiem, czy ulepszenie też out. Może wszystko out, tak? Nie, wszystko out, dobra. To takie dziwaczne rozdanie, może jakaś normalna jedyneczka, pierwszy ma ten Zota, cokolwiek. O, no to mi się podoba, w końcu jest, kurczę, legendarka fajna. Zaraz wyskoczy kolejna legenda. Nice. Bum. Ciekawe, czy gość jest zaskoczony. Okidonki, no ten ziomek jest niezły i taka farta mieć, żeby go dostać z pakietu. I plus tego jeszcze, kurczę, kaprawe oczko jeszcze dostać z pakietu. No mistrzostwo świata, muszę powiedzieć. Okej, to może tak. Porobił wszystko, no i może tak. Tak. Chętny na przygodę. A to może tak. To chyba nie będzie zaskoczeniem dla niego. To jest dosłownie ksorm, Jezus Maria. To tylko pomiotów lawy brakuje. Okej, przygotowanie, shurikeny. Onki-donki, twarz. No dobra, no. Te trzy. Może trejdzik taki. Wistawio i heja. Okej, no piratów nie ma broni, chociaż jest broń w sumie. Czy ja chcę teraz broń sobie pyknąć? Czy szarże? W sumie to tak. Ten typ kosztuje 1, 3, może pasjata. Ależ oczywiście. Dobra, wszystko face. Mogę tu tradeować, ale... Dziękuję. Proszę bardzo. Szczerze mówiąc. To tak. Chcę krwi i łupu. Tak zrobimy. Zaatakuję sobie tym chyba. No i miodzie, o to mi chodziło. Nice. No i facjata. Trade. Chyba tak zrobię. Pyk. Let's go. Bo jeszcze ma gangapa, byłby go zgangapować, bo ja często jak gram tym typkiem, jak gram łotrem i mam gangapa, to sobie, kurczę, wtasowuję tych nefrytowych do talii, bo to jest całkiem fajna opcja. Więcej nefrytowych, więcej golemów. Dobra, coś za dwa będzie? Może broń, a może nie. Nie będzie broni. Dobrze, to proszę cię bardzo. Koleżko. To jest GG. 2. Zaraz to muszę zrobić najpierw tak. Pyk. No to jest GG. Poddaję. Come on, Boże. Szósta tura znowu.
Fajna seria zwycięstw, nie powiem. No, więc to nie będę dalej się męczył tym deckiem, bo to... Męczył w cudzysłowie. Nie będę dalej grał tym deckiem, bo to... Znaczy, no, ma sens i nie ma sensu, tak? Jeżeli ktoś chce szybko nastrzelać sobie ten... Nastrzelać rankę, no to tak jak widać, tu jest po prostu jakieś kosmiczne win ratio tym deckiem można mieć. No i tyle, no, gra się tym zabawnie, tylko pewnie przeciwnikom nie jest zabawnie, no. I tak jak mówię, no, ten deck pewnie zostanie w jakiś sposób nerfiony. Może, tak jak mówiłem, to na wstępie... zostanie znerfiony ten choćby taka prawe oczko, że on po prostu nie będzie zostawał na polu bitwy, tak mi się wydaje, tylko go zagramy, zaatakuje, on będzie ginął na koniec tury. Albo coś innego robił, może jakiś damage zadawał naszemu bohaterowi, tak jak Imp. No nie wiem, no zobaczymy co to będzie, ale moim zdaniem Blizzard znerfi ten deck po prostu w jakiś sposób, bo on jest zbyt OP, no to jest zbyt szybkie. Dosłownie w tym momencie, w tej mecie, no nie ma nic, co by mogło go praktycznie zatrzymać. No oprócz tego, no tak jak mówię, mi się udawało go zatrzymywać 3 razy skutecznie, także mam 100% win ratio tym moim priestem na smokach. Też niedługo go wrzucę może. Może się jakiś wojownik nawet trafi i spróbujemy tam coś jeszcze wygrać, no bo tak 3 razy wygrałem, coś czuję, że teraz 4. giereczkę mogę przegrać, no ale zobaczymy. Dobra, ja kończę. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej!